Szanowni Państwo, mija 100 dni od powołania nowego rządu premiera Morawieckiego. Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w takiej sytuacji, w jakiej dotąd nie był nikt w Polsce. Mandat społeczny uzyskany w ostatnich wyborach, samodzielna większość w Sejmie ze stabilną większością głosów pozwala tej ekipie rządzić tak, jak obiecała to w kampanii wyborczej. Niestety po 100 dniach rządu premiera Morawieckiego, rządu PiS-u, nie widać, żeby ten rząd był gotowy do realizacji obietnic wyborczych PiS-u. Znowu Polacy zostali oszukani, znowu co innego politycy PiS obiecywali w kampanii wyborczej, zupełnie co innego robią teraz. Dzisiaj symbolem tych 100 dni rządu premiera Morawieckiego są trzy liczby. Po pierwsze 30 milionów. 30 milionów złotych na nagrody dla wysokich urzędników w ministerstwach, wypłacone właściwie za te 2 miesiące pracy, od kiedy rząd pracuje. 30 milionów złotych na nagrody dla najwyższej kadry w urzędach tego właśnie rządu, tych ministerstw. Nie mamy jeszcze pełnych danych na ten temat, ale będziemy o nie występować. Rozmawialiśmy z posłem, z senatorem Brejzą dzisiaj, który będzie pytał również o nagrody dla samych ministrów, bo nie wiemy, czy ministrowie nie wpadli na pomysł taki, na jaki wpadli 4 lata temu, żeby sobie samym te nagrody przyznawać. Będziemy to wszystko badać i Państwa o tym informować, ale już dziś wiemy, mówią o tym media, że 30 milionów złotych w ostatnich 2 miesiącach przeznaczono na nagrody, chociaż jeszcze nic tak naprawdę ci nowi ministrowie z tym nowym rządem nie zrobili. Druga liczba charakteryzująca te 100 dni rządu to prawie 120 ministrów i wiceministrów. To jeden z największych co do liczby ministrów, a więc i kosztów, które muszą ponosić podatnicy rządów III Rzeczpospolitej. I znowu premier Morawiecki idzie w kierunku, który pamiętamy sprzed 2 lat, kiedy się okazało, że rząd miał ponad 120 ministrów, kiedy napisały o tym media i nagle premier Morawiecki ogłosił, że będzie ten rząd odchudzał. Wiemy, na czym to odchudzanie polegało. Odwoływali wiceministra, po czym dawali mu wyższą pensję i zatrudniali jako doradcę albo eksperta. Ale dzisiaj znowu ta liczba ministrów rośnie w zastraszającym tempie. Ministrów, którzy w sumie niewiele robią, bo nie widzimy efektów ich pracy. I trzecia liczba, chyba najgorsza, to liczba z budżetu państwa i z projektów przedstawianych przez ten rząd, liczba 2 miliardów złotych, które ten rząd chce przeznaczyć na propagandę w TVP. Na co dzień jesteśmy świadkami wypowiedzi ministrów tego rządu, którzy mówią lekarzom, pracownikom służby zdrowia, nie ma pieniędzy więcej na służbę zdrowia, nie jesteśmy w stanie dać wam podwyżek, nie jesteśmy płacić za wszystkie koszty leczenia, chociażby chorych na raka. Musimy oszczędzać. To samo mówią ministrowie tego rządu nauczycielom. Nie ma pieniędzy na podwyżki takie, jakich byście chcieli. Nie ma pieniędzy na podwyżki dla pracowników oświaty. Nie ma pieniędzy na etaty psychologów, pedagogów. Musicie jakoś wiązać koniec z końcem. A co ten rząd mówi TVP? Chwilę po żądaniu, oczekiwaniu, żeby przelać 2 miliardy złotych na propagandę, te pieniądze się znajdują. Sejm głosami PiS-u przegłosowuje te pieniądze. Senat próbuje zablokować ich wydatkowanie, ale Sejm weto Senatu odrzuca. Czekamy dziś na weto prezydenta, czekamy na to, czy prezydent będzie w stanie naprawić ten błąd, który PiS dokonał. Niestety nie mamy złudzeń, obawiamy się, że tak jak przez te 100 dni rząd premiera Morawieckiego nie pokazał nic nowego, nie pokazał żadnej nowej twarzy, żadnej nowej ofensywy programowej, żadnych rozwiązań problemów, którymi dzisiaj żyją Polacy, tak również prezydent Duda nie pokaże nic nowego, nie pokaże żadnych rozwiązań problemów, o których przecież mówił 5 lat temu w kampanii wyborczej. Wie, przynajmniej wtedy wiedział, na czym polegają bolączki Polaków, jaka jest sytuacja służby zdrowia, jaka jest sytuacja w oświacie, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o dostępność do mieszkań, bo to kolejny program rządowy, który miał być programem sztandarowym, a który kompletnie zakończył się kompletnym fiaskiem. Tak więc nowy rząd, nowe 100 dni, miało być nowe otwarcie, nie ma nic, jest tak jak było wcześniej, rosnące etaty dla swoich, rosnące pieniądze na nagrody, rosnące środki na propagandę rządową w mediach dawniej publicznych i brak środków na rozwiązywanie problemów Polaków. To jest najkrótsza charakterystyka 100 dni rządu premiera Morawieckiego. Szanowni Państwo, no, tak jak powiedział pan poseł Grabiec, nowy rząd, ale metody stare, metody te same, nawyki te same. Zaczynają od wypłacania milionowych nagród dla swoich, dla pracowników w ministerstwach, jak to sami podkreślają, za terminowe wykonywanie obowiązków, za co i tak przecież pobierają wynagrodzenie, ale przecież największe nagrody zostały wypłacone w ministerstwie, którego szef, minister finansów, nie był łaskawy pojawić się w polskim Sejmie na debacie budżetowej. Nie był łaskaw odpowiedzieć na pytania
posłów opozycji, którzy przecież reprezentują tutaj miliony Polaków, nie pofatygował się, nie miał czasu, był zajęty, może podpisywał wówczas zarządzenia o wypłacie tych milionowych nagród. Jak wygląda te 100 dni? Kompletny brak pomysłu, kompletny brak planu na rozwiązywanie problemów Polaków. No i co gorsza, kolejny raz złamane obietnice wyborcze. Wszyscy pamiętamy, jak premier Morawiecki, jak prezes Kaczyński zapowiadali chociażby badania profilaktyczne dla osób po 40 roku życia. Słyszeliście Państwo o jakimś projekcie ustawy w tym zakresie? O jakimś narodowym programie? Nie ma. 2 miliardy dla TVP się znalazły. Badania profilaktyczne dla Polaków odsunięte gdzieś tam na wysoką półkę. Rolnicy słyszeli o wyrównaniu dopłat, że będą takie same jak we Francji, jak w Niemczech, jak w innych państwach. I jaka jest sytuacja? Dzisiaj pan prezydent spotyka się z komisarzem Wojciechowskim. Ten temat nie został w ogóle ruszony, ale 2 miliardy na TVP spokojnie znajduje się tak naprawdę od ręki. I tych różnych pomysłów moglibyśmy, które padały w kampanii wyborczej, moglibyśmy wymieniać bez końca, ale PiS jest zajęty sam sobą. Widzimy, na co tracą najwięcej czasu. Zaczynają się wzajemne kontrole, wzajemne aresztowania, wzajemne ścigania. Widać, że tam trwa jakaś polityczna ta bitwa buldogów pod dywanem, a Polacy są tutaj gdzieś na kompletnie odległym planie. Mam wrażenie, że PiS już zapomina, że rządzi państwem, że sprawuje mandat w imieniu wszystkich obywateli, a troszczą się tak naprawdę o to, co będzie po przegranych wyborach prezydenta Andrzeja Dudy i co będzie po przegranych wyborach parlamentarnych, bo widzą, że klęska nadchodzi i dzisiaj zabezpieczają się na trudne czasy. Szukają, kto ma jakie dokumenty, kto ma jakie haki, kto na kogo co ma. I tak dzisiaj wygląda niestety szary obraz rzeczywistości. Tak wygląda sprawowanie rządu przez ten bezradny rząd PiS, przez bezradnego premiera Morawieckiego. Mija 100 dni, nie ma konferencji, nie ma slajdów, nie ma żadnych deklaracji, jest cisza. Nie ma o czym mówić. Nic się takiego nie wydarzyło poza wypłacaniem pieniędzy dla swoich i dla propagandy telewizyjnej. Myślałem, że pyta pan o szefa sztabu pana prezydenta Dudy, bo rzeczywiście może się tak wydawać, że kilka dni po ogłoszeniu szefowej sztabu prezydenta Andrzeja Dudy rzeczywiście stanowi ona, ta osoba stanowi chyba poważne obciążenie dla kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Widzimy to wyraźnie, że szefowa sztabu zamiast prowadzić kampanię tłumaczy się ze swoich wypowiedzi i swoich zachowań z ostatnich lat. Jeśli chodzi o kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ona się rozwija dobrze. Z całą pewnością zobaczymy w najbliższych dniach kolejne odsłony tej kampanii. No a co do funkcjonowania oddziałów szpitalnych, szpitali, co do liczby łóżek, wystarczy porównać statystyki. Widzimy wyraźnie, że w ostatnich latach rosną kolejki do lekarzy specjalistów, rośnie czas oczekiwania na świadczenia medyczne, to jest prawda o ostatnich 4 latach PiS-u, i likwidowanych jest coraz więcej łóżek. To również są fakty, o których informują nasi samorządowcy, że polityka obecnego rządu prowadzi do tego, że w praktyce coraz mniej dostępne są świadczenia służby zdrowia. To są fakty. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o faktach, a nie o tym, jak, kiedy, kto kogo podsłuchał. Myślę, że ta kampania powinna polegać właśnie na porównywaniu faktów i twardych danych. Zresztą o to chyba apelował prezydent Andrzej Duda, żeby rozmawiać o faktach, a nie przerzucać się jakimiś elementami kampanii negatywnej. Tak więc my pytamy o fakty, rozliczamy fakty. Stan służby zdrowia jest dużo gorszy dzisiaj niż był 4 lata temu. I to niestety obciąża tę ekipę, czy chcą, czy nie, biorą za to odpowiedzialność, bo duża część problemów służby zdrowia wynika ze złych zmian, tak zwanej reformy służby zdrowia polegającej na wprowadzeniu opłat ryczałtowych. W ich efekcie de facto szpitale zadłużają się coraz bardziej, zwłaszcza te szpitale, które chcą rzeczywiście leczyć chorych, którzy się tam zgłaszają. Za te świadczenia nie są płacone środki z NFZ-u. Można powiedzieć, że im lepiej działa szpital, im sprawniej leczy chorych, im więcej chorych przyjmuje,
tym gorzej wygląda finansowo i tym bardziej pogłębiają się jego długi. Tak być nie powinno i ta dysfunkcja została wprowadzona przez zmiany zaproponowane przez rząd PiS-u. Z tego będziemy bez wątpienia tę władzę rozliczać. Nie wiem, ja nie znam treści. Rozumiem, że chodzi o jakieś podsłuchane nagrania, tak? O jakieś... Powiedział, że trzeba cztery szpitale mówić o marszałkowi województwa. Na naszych oczach zamykanych jest wiele oddziałów szpitalnych, likwidowane są łóżka szpitalne. Wolałbym rozmawiać o konkretach, o konkretnych danych, a nie o wynikach jakichś podsłuchów sprzed lat, bo Polacy mają realny problem, to jest poważny problem ze służbą zdrowia, z dostępnością do służby zdrowia. Wolałbym, żebyśmy nie dyskutowali na poziomie podsłuchów, tylko rozmawiali o faktach. A te fakty są takie, że dziś rząd odpowiada za stan służby zdrowia, jest on katastrofalny. Można powiedzieć, że rząd premiera Morawieckiego realizuje dziś program wobec służby zdrowia Niech Jadą. Ten program zapowiedziany przez jedną z posłanek PiS-u tutaj na sali sejmowej, która zaproponowała młodym lekarzom taką właśnie alternatywę. Jak nie chcą pracować dla idei, to niech jadą, niech wyjeżdżają z Polski. Niestety wielu lekarzy posłuchało tego wezwania i woli układać swoją przyszłość właśnie za granicami Polski, mimo że tu zostali wykształceni, przygotowani do wykonywania zawodu. I w coraz większym stopniu barierą są nie tylko brak środków na leczenie, na opiekę medyczną, ale również brak lekarzy, który wynika między innymi z tego, że polscy lekarze po prostu wyjeżdżają za granicę, bo nie są tutaj. Nie tworzy im rząd odpowiednich warunków pracy. To jest poważny problem i rozmawiajmy naprawdę na poważnym poziomie. Skoro ministrów i wiceministrów jest za dużo, jak panowie mówicie, bo mówicie, że 120 osób w rządzie, czyli to jest, jak rozumiem, rekordowa w ogóle liczba, to pytanie, czy jakąś propozycję ustawową będziecie zgłaszać ograniczającą tę liczbę, bo nie było takich ograniczeń ustawowych, ale pamiętam zarządów koalicji AWS-UW obowiązywała choćby zasada, że tylko jeden poseł może być wiceministrem, że tylko jeden sekretarz stanu może być w resorcie. Czy na przykład taka forma ograniczenia byłaby sensowna? Problemem jest przede wszystkim tutaj zwykła ludzka przyzwoitość. Ustawodawca, konstytucja kładzie na barki premiera rządu ogromną odpowiedzialność, ale równocześnie ten premier ma ogromną władzę. My nie chcemy ograniczać premiera Morawieckiego, on ma prawo dobrać sobie współpracowników, ale powinien to uzasadnić. A jeśli jedynym kryterium mnożenia stanowisk wiceministerialnych jest to, że trzeba obdzielić różne frakcje zwalczające się w PiS-ie, jeśli to nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, jeśli ci wiceministrowie nie powodują żadnej wartości dodanej, nie robią nic konstruktywnego dla podatników, no to mamy do czynienia z czym mamy. Z pączkowaniem stanowisk wiceministrów, sekretarzy stanu w kancelarii premiera, ludzi, którzy zajmują się dokładnie niczym, a powoływani są tylko dlatego, żeby zaspokoić kolejne frakcje w PiS-ie. To nie ma nic wspólnego z zarządzaniem państwem. To jest po prostu załatwianie rozgrywek partyjnych kosztem polskiego państwa, kosztem polskich obywateli, kosztem pieniędzy podatników. Ten rząd dochodzi do tej liczby 120 ministrów i wiceministrów i w związku z tym te koszty dla podatników są ogromne, ale jeszcze większe są koszty działań tych ludzi, którzy nawzajem mają niedostatecznie rozdzielone kompetencje, w związku z tym blokują działanie resortów tak naprawdę i sprawiają, że rząd dzisiaj dużo rządziej zarządza bieżącymi sprawami, które dzieją się w Polsce, niż byłoby to, gdyby ci rzeczywiście ludzie, którzy znają się na rzeczy, zostali dopuszczeni do możliwości podejmowania decyzji. Dzisiaj jest tak, że PiS często opóźnia rozpoczęcie marszałek Sejmu, posiedzenie Sejmu, dlatego że ministrowie i wiceministrowie nie zjechali jeszcze ze swoich resortów. Widzicie to państwo na co dzień. Zawsze, kiedy jest posiedzenie Sejmu, mamy 15, 20, 30 minutowe opóźnienie. Dlaczego? Bo oni siedzą w tych swoich resortach i trudno nawet zebrać większość PiS-owi na sali sejmowej, bo ludzie są tam. No to jest patologia. Potem mamy rozdzielone władze, władzę ustawodawczą i władzę wykonawczą, żeby rzeczywiście wyjątkiem było to, kiedy wiceminister jest jednocześnie posłem. Za rządów PiS-u to się stało regułą, a z tego to oto powodu, że chodzi o to, żeby te koterie, które się nawzajem zwalczają ze sobą, podgryzają się nawzajem, rywalizują ze sobą, żeby jakoś obdzielić stołkami. No jak ich obdzielić stołkami? No najlepiej stołkami ministerialnymi i tak kosztem państwa realizuje się interes partyjny. W których resortach, w których ministerstwach ten nadmiar jest najbardziej widoczny w tej kadrze kierowniczej?
w każdym ministerstwie, a zwłaszcza w kancelarii premiera. Tam tworzone są stanowiska wiceministrów od niczego, wiceministrów bez teki, którzy zajmują się nie wiadomo czym, podlegają nie wiadomo komu, często wchodzą w kompetencje konkretnych resortów. Jarosław Kaczyński kiedyś mówił o Polsce resortowej. I widać, że ten rząd Morawieckiego, kompletnie poległ, jeśli chodzi o próbę budowania silnej władzy wykonawczej, która jasno deleguje odpowiedzialność i rozlicza z tej odpowiedzialności. Proszę zauważyć, że w kancelarii premiera są wiceministrowie, którzy zajmują się tym, czym zajmują się ministrowie konstytucyjni. To jest kompletne pomieszanie porządków, jeśli chodzi o zarządzanie. I to jest takie łatanie przy pomocy sznurka sieci, która kompletnie się rozpadła. Premier Morawiecki nie jest w stanie dzisiaj kierować własnym rządem. A co mówić o kierowaniu państwem? Tak dzisiaj wygląda prawda o rządach PiS-u. Zamiast silnego państwa mamy walkę różnych frakcji, frakcyjek, kanap, koterii, które, żeby zostać jakoś pogodzone, obdarowywane są stanowiskami w rządzie. To jest patologia, to nie jest zarządzanie, to nie jest tworzenie silnego państwa, to jest tworzenie sieci ludzi zależnych, którzy kompletnie nic nie mogą i nie są w stanie nic zrealizować. Premier Morawiecki wpada sam we własne sidła. Ja chciałbym usłyszeć premiera Morawieckiego na konferencji prasowej, żeby nawiązał do swojej konferencji sprzed 4 lat, kiedy jako wicepremier rządu mówił o planie Morawieckiego. Nie wiem, czy ktoś z państwa jeszcze to pamięta. Plan Morawieckiego był taki dokument, który zakładał osiągnięcie konkretnych wskaźników w 2020 roku. Jeśli ktoś przeanalizuje ten plan Morawieckiego, to okaże się, że nie zrealizował go nawet na dwóje. Zrealizował go co najwyżej na jedynkę, taka ocena jest dzisiaj w polskich szkołach, w takim stopniu te wskaźniki zostały zrealizowane. To jest konkretny plan, z którego powinniśmy rozliczać premiera Morawieckiego. A to, że stworzył centrum rządowe, które jest kompletnie decyzyjne, to, że decyzje są podejmowane poza rządem, to również odpowiedzialność premiera Morawieckiego. Przecież premier Morawiecki konstytucyjnie jest premierem, a dziś wszyscy wiemy, że najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania rządu zapadają na Nowogrodzkiej. To nie jest normalna sytuacja, ale obciąża ona właśnie premiera Morawieckiego, bo to on podejmuje tego rodzaju decyzje. Dziękujemy państwu.